I tak trzecio na zegarach wybiła w programie radia na Goralską Nutę. Witam się z wami miło, choć bardzo chłodno i wiecznie. Wojciech Dorula, witajcie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc spoglądam na niebo pełne gwiazd, kiedy myślę, czy życie to ma sens, i wołam do Ciebie, Ojcze nas. O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, ze czasem było źle. Więc dobrze, że zawsze jestem Twój i ze inną Twoją drogą kroczyć chcę. Wypadało ino tak zacząć dzisiejszy program 1 listopada roku pańskiego 2020, Dzień Wszystkich Świętych. W Polsce bardzo ograniczony, tu jest se, na szczęście możemy, choć strasznie duło całą noc, ta noc nie była tak spokojna jak w tej piosence, i zimno. Doświadczamy takiego zimnego listopada, choć można powiedzieć, że wczoraj był piękny dzień. Teraz usyćka, prawdopodobnie wychodzimy z kościoła Sacred Heart, bo tam była msza święto, którą to przygotował zarząd główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce za duszę świętej pamięci Andrzeja Gendułka, byłego prezesa Związku Podhalan, właściciela radia na Goralską Nutę. Ta msza święta też była za zmarłych innych członków Związku Podhalan, których to nie można było godnie pożegnać w dobie koronawirusa. Choć jak widzicie sami, ten czas znowu wraca. Ograniczenia następują. Dziś o rano dowiedzieliśmy się, że nasz wspaniały kościół świętego Alberta jest zamknięty do odwołania. To też już o 10:30 była msza, święto, tak zwano przekaz internetowy. Na jutrzejsze msze, u których urodzaliśmy w internecie, kiedy miałem wywiad z księdzem Mariuszem, niestety zostały odwołane. To jest taki ten smutny czas. Wiemy, że ksiądz z Lombard jest bardzo chory. Choć można powiedzieć, że do wyborów trzeba się rektować we środę, wozny dzień dla nas wszystkich, i trzeba dobrze i rozsądnie głosować. Teraz wam przypacuję miejsce ze słodzie ze programu radiowego na Goralską Nutę. Zostajecie ze mną do godziny 4 po południu. Dzisiejsza oprawa muzyczna będzie spokojna. Wyjątkowo spokojna, bo taki czas. Dzień Wszystkich Świętych, bo nasze myśli są skierowane na groby bliskich nam i naszych rodzin. Tak tu w Ameryce, jak i tam w Polsce. Często mnie pytacie, jakie te muzyki grą. Przedtem to była słynna płyta kapela Gorole, Panie Tylko Ty, którą dość często przypacujemy właśnie tu w tym programie radia na Goralską Nutę. A zaś teraz zespół Krywań. Słowiki mi śpiewały i do snu mnie kołysały, hańsłowiki.
Tradycyjnie co w programie będzie też korespondencja z Polski, jak co tydzień, księdza Jerzego z Ludźmierza. Ale też, jak rano dzisiaj wstał, to pomyślał, że trzeba będzie mu zadzwonić do Roberta Chowańca, zapytać się go, jak osta dzisiaj w tym poruninie na cmentarzu, który to ja osobiście zbacuję z lat dzieciństwa. Tak, jak dobrze wszystko pójdzie, to będziemy mieć korespondencję też jest z Robertem Chowańcem z Porunina, co nam opowie, jak o tałoni ten dzień wszystkich świętek tam na tym cmentarzu przezeli, na który nie można było wleźć. Andrzej Bobak opowie o kościele świętego Wojciecha. Dość dobre wiadomości, to w dalszej części programu. I fajna rozmowa z księdzem Mariuszem, taka optymistyczna, w którą my nagrali we czwartek wieczór. Pełna optymizmu w zapowiedzi jutrzejszych mszy świętych w kościele świętego Alberta, które niestety nie będą się mogły odbyć. Powód wszystkim dobrze znany, koronawirus. Siczka zdrowi. Zapowiedziany koncert życzeń może przełożymy na następną niedzielę, bo tak smutno wam grać mi trochę nie pasuje, jednak niestety ta oprawa będzie tako spokojniej co dzisiaj. Myślę, że chyba ku temu dobry czas. Długo nie trzeba było czekać na połączenie z Robertem Chowańcem. Co prawda, jak wam wcześniej wspomniał, urodzał jak z nim dziś o rano. Ale Robercie, kiedy cię zadzwonił rano, to gadał ze Słodzi z Gór Czeskim. Witaj przepięknie premiera w programie Radia na Goralską Nutę. Robert Chowaniec z Porunina. No witam bardzo pięknie wszystkich radiosłuchaczy Radia na Goralską Nutę. Witam i tobie Wojtku. Bóg zapłyć za witackę. Nie będziemy cię ogrywać, bo nieca z dziś smutniej dzień 1 listopada. Robercie, ale jak gadał wcześniej, tyś był w górach dziś o rano? Tak, byłem. Przejść w góry i tam się pomodlić, no bo jak wiecie, nasze cmentarze zostały zamknięte. No i co by tak się troszkę wyłączyć z tego zgiełku politycznego, bo to trzeba tak też nazwać, i ujadanie jednych na drugich. Namyślałem, że idę w góry, tam się pomodlę z mówią, którą się pociorkę za tych, co odeszli. Czyli z rodziny, przede wszystkim z mojej rodziny, z rodziny żony. No i za do tych wszystkich świętek, bo dzisiaj jest dzień wszystkich świętek, więc co by do nich się pomodlić, co by wypraszali nam ubogaj u matusi Maryi, matusi Najświętszej Łaski, co by my dalej mogli godnie żyć i zdrowo żyć przede wszystkim. Robercie, no i to też przede wszystkim powód, po co zadzwonił do tobie. Opowiedz mi, jak to dzisiaj wyglądało, bo teraz o tej porze już jest ciemno na Podhalu, ale urodzaliśmy rano o 9 czasu chicagowskiego, gadoze się wybierał do kościoła do Porina. Jak wyglądał dzień w Porynie wszystkich świętych dzisiaj? Opowiedz nam tutaj. Słuchajcie, no wiadomo, że zamknięte są cmentarze, lepiej się nie narazać, nie wchodzić tam na siłę. My byli małżonką poświecić wszystkie znicze, zawieść, kwiatki, wieńce, wiązanki. Już w tym dzień, kiedy ogłosili ten tak zwaną decyzję, bo to czyli w piątek po wieczorkiem my się wybrali koło 20, poświeciliśmy świecki na cmentarzu. No a dzisiaj, tak jak gadam, dzisiaj cmentarze są zamknięte. Staramy się dostosowywać siczka do tych przepisów, choć mamy taki troszeczkę, gadają ludzie tak, z kim by nie gadał, że to za późno ogłosili, bo część ludzi zdążyło przyjechać z Polski. Mało tego, część ludzi zostało z tymi kwiatkami, ze zniczami. Co to z tym będzie zrobić? Choć rząd obiecuje pomoc dla tych wszystkich. Mało tego, są akcje takie solidarne, wykupywania. Jak ktoś stoi jeszcze z jakimi kwiatkami, zniczami, to przed cmentarzem czy w okolicach cmentarza, no to ktoś wykupuje na zaś, bo od drugiego, czyli trzeciego,
będzie można cmentarz normalnie nawiedzić. One są zamknięte ino na ten okres, czyli wczoraj, dziś i jutro. No, ja to z jednej strony trzeba rozumieć decyzję. Owszem, w naszych mniejszych miejscowościach, no to pewnie by się to sićko rozbiło, ci ludzie by no, nie mieli ze sobą kontaktu. Ale trzeba boczyć, że w dużych miastach tam jest tysiące grobów, tysiące ludzi przychodzi na cmentarz. No i ta pandemia no, się rozprzestrzenia u nas niesamowicie. Wczoraj było prawie 22 tysiące przypadków i 280 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Staramy się dostosować. Owszem, nie pierwszy raz my są w takiej sytuacji, bo trzeba sięgnąć pamięcią pół roku wstecz, jako my mieli święta wielkanocne. To jest my nie mogli poświęcić pokarmów, nie mogliśmy iść na rezurekcję, no bo by prawie po pięć osób no, do kościoła mogło wejść. Więc przynajmniej teraz możemy iść się pomodlić, możemy iść do kościoła, bo tutaj nas proboszcz zrobił tych mszy dodatkowych, jest wtedy dwie, więc ta ilość tych wiernych się jakby rozłoży na te dodatkowe msze święte i nie będzie jakiegoś tam tłoku w kościele. Każdy głodnie się pomodli, westnie za swoimi zmarłymi. Trzeba to zrozumieć z jednej strony, bo jak człowiek rozumny, to stara się zrozumieć. Robercie, zapytam cię, to znaczy się co? Brama wjazdowa na cmentarz jest zamknięta, stoi patrol policyjny, tego ktoś pilnuje, ludzie przeskakują przez płot. Tak bardziej mi powiedz tak, że w rzeczywistości jak to funkcjonuje? Dokładnie tak, bo tak w okolicach cmentarzy są patrole policji z żandarmerią wojskową. Stoją i pilnują. Brama cmentarna jest zamknięta na łańcuch. No i niestety. No. Ale to też nie robi do mnie żadnego sensu. Przecież jesteście na świeżym powietrzu, a w kościele można robić msze, a tutaj... No tak właśnie my tu gadamy, że mamy taki troskę, że mogli na przykład na wsiak, na cment, tuka nie ma takich skupisk, że to jest na wolnym powietrzu, żeby nie zamykać tych cmentarzy, no ale... No, albo przynajmniej stopniowo wpuszczać ludzi, żeby może nie jeść kanaros, ale przecież to jest tak wozny dzień. To prawda, choć no, u nas w Poroninie trzeba powiedzieć tak, że co miesiąc się spotykamy na cmentarzu. Tu to proboszcz od wielu, wielu lat już mamy msze święte, pierwszą niedzielę miesiąca, sumę od Wielkanocy właśnie do Wszystkich Świętych. I spotykamy się co miesiąc, zresztą już gdzieś tam jest taki sygnał, widzimy jak będzie w następnym, jako będzie pogoda, bo to też zależy od pogody, ale jakby była ładna pogoda w następną niedzielę, to wtedy się odprawi tą mszę świętą. No i no, godą, przeżyliśmy już gorszą rzecz, bo nie uczestniczyliśmy w świętach Wielkanocy, tamte święta Wielkanocy, w ogóle można powiedzieć, że to nie były święta Wielkanocy, jedynie przeżywaliśmy je duchowo. No a tu teraz, no trzeba się po prostu dostosować. Kolejny ciężki czas. Robercie, co chcesz przekazać do wszystkich, co cię słuchają teraz tutok w Chicago? Robert Chowaniec z Poronina. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę, którą mam tam siostrę w okolicach Chicago. Pozdrawiam goroli wszystkich słuchających. Może śmiało wymienić. Basia Łacek z rodziną, z Władysław i Stanisława Chowaniec też siedzą, bo to jest brat mojego ojca. Pozdrawiam moje kuzynki ze strony mamy. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się bardzo zdrowo. Ja już jest po COVID-zie. Ja jest ozdrowieniec, także ja to przeszedł. Wiem jak to bywa. Da się to przeżyć. Owszem, trzeba uważać na sobie. Uwozać przede wszystkim na starsy. Tak jak wiadomo, trzymajcie się zdrowo, miewajcie się i przyjeżdżajcie ku nam. Pytamy do Polski, co byście przyjeżdżali, zazierali tak jak my. Też się ku wam od czasu do czasu wybieramy. Bóg zapłać, Robercie, do usłyszenia się znowu. Do usłyszenia. Dzięki piękne. Tyle, że mógł być z wami, podzielić się tymi nowinami. Nasi kochani, Robert Chowaniec z Poronina. Już Janice nie żyje, serce jego nie bije. Hej, ale jego a imię nigdy nie zaginie. A imię
aj na wieki wieków, aj nie zaginie. Aj, kiedyś ty tak, aj sy za mną, aj jak ujo jest, aj za tobą. Kozną w nockę sobą. Hej, a to by se byli. Aj, kozną w nockę sobą. No a skoro my byli w Poronie, to i tak muzycznie przenosimy się do Poryna. Siwy dym, Pieter Majerczyk. Słuchajcie sobie dalej programu Radia na Góralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Dorula. Zostajcie ze mną do godziny 4 po południu. W to takie zimne, wieczne, niedzielne popołudnie Łódź, słonecku niby będziemy wychodzić, ale jest zimno. Temu też tak muzycznie spokojniej dzisiaj, spokojniej, bo 1 listopada, Syćkich Świętek, jutro Dzień Zaduszny. Aj dziewczynko, aj kochanie, aj nie legoj, aj na sianie. Ej, bo cię sianko, sianko, sianko zdradzi. Będą łopci rachołci. Albo ty sany chłop zdradzi. Aj będą łopci rachołci. Pozdrawiam wszystkich tych, co słuchają tego programu teraz. Jak to się gada? Bóg zapłać za to, że mogę gościć wasych domak. I wał tak też. Mam nadzieję, żeście se dobrze zgarę poustawiali, choć ta imprez troszeczkę jakieś tam były halloweenowe party, ale skromniej, skromniej. Ale za to już mamy o godzinie 5:00 ciemno. Watford i majestat słonecku, zaraz po programie, ma zaświecić słonecku, ale zimno. Naprościł na ten świat, ja liczę, kiedy wypił Red Bulla, to gonię ponad te Tatry, jako ten skalny łożeł, aj. Ciekawość, kiedy Red Bull zapłacił za reklamę Piotrkowi i siwemu demowi. Myślę, że chyba nie spisali kontraktu, no ale dobrze, choć troszeczkę. Słuchajcie se programu Radia na Góralską Nutę. Co dzieje się na Podhalu? Zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Górole radzi widzom. Syćko, co wielgie. Wielgie góry, wielgie baby. Strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytą was pięknie. Zejdźmy się Syćka. Shop and Save Market. Hej. Właściciele Shop and Save Market, państwo Ewa i Cezary Jakubowski, serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shop and Save Market, shopandsavemarket.com. A my już teraz przenosimy się do Siabensy Market i Dorotka, menadżerka, przysłała nam takie informacje i kazała tą wszyćkową przekazać. Domowe ciasta na polskich składnikach, miodownik, karmelowy, zimowy cud, tofi, nutella, bananowe, pomarańczowe oraz wiele więcej. Tylko 6,99 za cały kawałek. Nasza kuchnia oferuje pyszne zupy, sałatki oraz obiady.
przygotowywane codziennie, świeże, na gorąco. I sałatki na zimno w cenie 5,99 za funt. Obiady otwarte w godzinach od 9 rano do 6 wieczorem. Oferujemy również pyszne kiełbasy, szynki i indyki własnego wyrobu. Duży asortyment świeżego mięsa, jak również organik. Codziennie zaopatrujemy nasz sklep świeże owoce i jarzyny. Posiadamy również ogromny wybór polskich produktów, kosmetyków, lekarstw, upominków oraz alkoholi. Serdecznie zaprasza cała załoga Siaben Safe Market. Jeżeli organizujesz w domu imprezę, to my jesteśmy idealnym wyborem dla Ciebie. U nas znajdziesz wszystko, co potrzebujesz. Janina zrobi piękne tacki z wędlinami albo owocami oraz przygotowuje obiady na wynos. Halinka obsłuży Cię idealnie w deli, pokroi sery i wędliny. Halinka oczywiście ze swoją całą załogą. Dorota doradzi i zamówi dla Ciebie idealny torcik na imprezę oraz przygotuje tacki ze słodyczami i może jeszcze pyszny, zdrowy chleb na tacce z bryndzą i smalcem. Joe doradzi, jakie winko, jakie piwko, jaką wódkę. Najlepszy i najtańszy wybór. Ela z uśmiechem na twarzy obliczy Cię, ile zapłacisz za zakupy. I już wszystko gotowe na imprezę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Odwiedzajcie wszystkie lokalizacje Siaben Safe Market. Tamok piękny wybór zniczy, kwiatów, świecek. Jest dzisiok, bo przecież tutok można. Choć co prawda już o 5 będzie ciemno, no ale jest co można. Kanę można zajrzeć, to będą bardzo pięknie. Poza tym jutro, cały dzień, my tu jeszcze możemy iść na cmentarze. Oprócz tego już będziemy w przyszłym tygodniu uchwalować i zachęcać was do zakupu zestawów na święto dziękczynienia. Kielo cło jako zestawy kosztują, a oprócz tego ogromna ilość lekarstw z Polski, przeróżnego rodzaju. Pytam was bardzo pięknie, odwiedzajcie wszystkie lokalizacje sklepów Siaben Safe Market, a jak coś się nie możecie znaleźć, to pytajcie się, zawsze wam pomogą. W każdej lokalizacji są nasi polscy przedstawiciele. Jak mówimy Andrzej Bobak, to na pewno wielu z naszych potalan myśli o Andrzeju Bobaku z Bobak Sausage Company. Ale tym razem to jest nie ten Andrzej, tylko inny Andrzej. Andrzeju, witam Cię bardzo serdecznie w programie Radia na Góralską Nutę. Premiera Twoja w tym programie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Andrzej Bobak z tej strony, spod Kościoła Świętego Wojciecha. I już w tym momencie już powiedziałeś, kim jesteś, ale bardzo Cię proszę, przedstaw swoją sylwetkę, swoją osobę. Na imię Andrzej i od 5 lat walczę właśnie o uratowanie Kościoła, tego naszego zabytkowego Kościoła Świętego Wojciecha, z grupą modlitewną, z którą się modlimy pod Kościołem w każdy piątek od 7 do 9 i oczywiście pod katedrą w każdą niedzielę od godziny 10 do 12. Są to takie protesty modlitewne w sprawie, które chcemy wymusić na kardynale, zmianę decyzji, którą podjął o zamknięciu tego kościoła zabytkowego, którego wybudowali górale w 1914 roku, który służył Polonii przez długie lata. W pewnym momencie sąsiedztwo się zmieniło, przyszli Latynosi, no i jakoś tego kościoła nie mogli utrzymać. Z odnową kościoła kardynał podjął pierwszy jako kościół zamknąć ten kościół. No i tak żeśmy zaczęli się walczyć o niego, żeby go wygrać i na razie przychodzi na to, że mamy duże szanse, że to zdobędziemy. Andrzeju, jedną rzecz wiemy, że ten kościół jest piękny, to jest mało powiedziane, cudowny. Czy on dalej jest tak dobrej kondycji w środku, wewnątrz? Kondycja w środku kościoła jest bardzo dobra, tak samo jak i z zewnątrz, bo nawet ściągli połowę rusztowań i kościół się nie zawalił, czyli rusztowania nie utrzymywały wież kościelnych, tylko stały koło kościoła, także kościół... Czy dach nie przecieka? Nie przecieka. A więc... Dach jest w ogóle żelbeton, także kościół nigdy mu to nie grozi, bo konstrukcja inżyniera, który sprawdza ten kościół, stwierdził, że kościół na następne 600 lat jeszcze będzie stał. A więc kościół jest w idealnym stanie technicznym. Teraz powiedz mi jeszcze szybciutko lokalizację, tak dla tych, którzy słuchają tego programu. Ja wiem, że wielu naszych słuchaczy... Kościół jest pomiędzy Southem a Northem. No, jest prawie w samym downtown. Jest w stronę Southu na 17 ulicy Ashland. Jest to dzielnica dojazdu z każdego highwayu, szczerze mówiąc, bo z 290, z 55. Andrzeju, jaka narodowość w tym momencie znajduje się w tych okolicach? Narodowość jest właśnie latynoska, przez to, że Polacy stamtąd 30-40 lat temu odeszli, przyszli właśnie Meksykanie, jako latynoska dzielnica się zrobiła.
No i teraz właśnie miasto Chicago od 3 lat robi projekt, który chce zrobić, żeby ta dzielnica została jako zabytek latynoski, który jest, będzie jedyny w całym Chicago. Tylko opuścili nasz kościół. No tak zapytali się arcykapłani, czy kościół ma, czy chcą, żeby kościół był tak samo zabytkiem, jako żeby był podciągnięty pod landmark. Arcykapłania mówiła tego, że nie chciała i czyli jedną ulicę opuścili, to co jest kościół, na niej stoi, no to został, że nie będzie zabytkiem. Myśmy składali dużo apelu właśnie i do Rzymu, i tutaj właśnie do miasta Chicago. No i miasto nas nareszcie w ostatni wtorek wysłuchało, no, że prawdopodobnie w grudniu wciągnie to na swoją agendę, że kościół pójdzie jako będzie głosowany pod zabytek. I Andrzeju, co to oznacza? No, że kościół będzie zachowany w tym stanie, jakim jest. Bo nasz projekt jest zrobienia kościoła zabytkiem w środku i na zewnątrz. Czyli to, co jest w środku i na zewnątrz, zostanie zabytkiem. Czyli dostał pomarańczowy kolor, który jest najważniejszy, że zachowa się jego całą piękność. Pieniądze na to pójdą z jakiejś części, pójdą właśnie z tego całego departamentu od zabytków, a resztę będziemy musieli uzbierać na to, żeby ten kościół odrestaurować do takiego czegoś, jak był 100 lat temu. Powiedz mi jedną rzecz, kto najbardziej jest zaangażowany właśnie w tą akcję? Dużo nas jest. Nas jest jakaś, szczerze mówiąc, są 3 grupy, a razem to jest gdzieś 70 osób. Także to jest od paru lat walczymy z tym i to jest zmiana decyzji, no bo decyzja była taka podjęta, takich rzeczy się, to jest katedra, to nie jest kościół zwykły, to jest katedra. To jest coś, co ludzie wybudowali, kiedy Polska nie istniała w ogóle na mapach świata, no bo byliśmy pod zaborem. To był rok 1912, w ciągu 2 lat wybudowali ten kościół. W 1914 roku ten kościół został otwarty. Tak piękny kościół wybudowany w 2 lata, to jest naprawdę ogromny sukces. To był cud, no ale to wtedy były właśnie te lata, jak wspomina ksiądz Gronkowski, który tam był proboszczem przez 52 lata, on tam w swojej klinice pisał, że był taki napływ ludzi z Europy, że to szybko rosło. To było, oni oddawali z każdego dolara 30%, czyli 30 centów z każdego dolara zarobionego oddawali na ten kościół. Niesamowite. A my go teraz w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, my go nawet nie umiemy odrestaurować i utrzymać. Tak, ale też Andrzej, musisz wziąć pod uwagę, że jednak czas się zmienił, okolice się zmieniły, powstały nowe kościoły w miejscach, gdzie się mieszka. Tak, tylko że każdy z nas jeździ autem i każdy jeździ na zakupy, jedzie przez pół miasta, tak samo jak w niedzielę. No, każdy chodzi do kościoła tam, gdzie lubi, nie tam, gdzie mu każą, tylko każdy sobie wybiera kościół, w którym lubi. Ilu górali jest, którzy jeszcze są w pełni sprawni, którzy sentymentalnie by podchodzili do tego tematu, żeby jechać do kościoła świętego Wojciecha? Na pewno dużo, bo jeżeli wspomniemy na przykład nasze pierwsze odpust, który był tam w 2016 roku, było 1100 ludzi, także większość to byli właśnie ludzie przyjezdni, no bo tam mało kto już mieszka. I na przykład przez ostatnie tam kościół, które lata, ja tam byłem przez 5 lat, no to przyjeżdżali ludzie, którzy przyjeżdżali z dalekich stron Chicago, którzy się wyprowadzili bardzo daleko, ale od czasu do czasu sentymentalnie, bo śluby, bo chrzty, tam chodzili do szkoły. No przecież w 1920 roku było 4 tysiące rodzin parafialnych zapisanych do kościoła, a do szkoły uczęszczało 2300 dzieci. To jest duża suma. I to wszystko, to pokolenie właśnie, które tam wyszło z tych szkół, z tej szkoły właśnie świętego Wojciecha, no to wszystko jeszcze żyje. I Andrzeju, zapytam teraz tak trochę takie bardziej osobiste pytanie. Co cię zmobilizowało, ty, Andrzej, Bobak, do zaangażowania się? Ja dokładnie pochodzę ze Stasiekówki, no to jest koło Bukowiny Tatrzańskiej. I mój pradziadek, który należał do tej parafii, budował ten kościół tam. Szczerze mówiąc, znaleźliśmy takie urywki, że oni tam właśnie należeli i przy tej budowie brali udział. I chcieliśmy znaleźć właśnie, skąd pochodzili, gdzie mieszkali. I zacząłem właśnie w archiwum tam właśnie w tym kościele na plebanii szukać. No i tak właśnie dużo tych dokumentów żeśmy znaleźli. I tak to się zaczęło właśnie pogłębiać. Zaczęliśmy tam jeździć. Później zaczęła się tam organizować polska msza. I to coraz więcej ludzi. No i chcieliśmy to właśnie utrzymać, żeby to zostało jako coś po Polakach w Chicago, no bo jeżeli takie rzeczy wymarzymy z naszej historii Chicago, co nasi pradziadowie wybudowali, no to będzie bardzo, to nie zostanie po nas nic. Ale wiesz doskonale, że jest też wiele parafii, które
były w polskich rękach i w tym momencie już nie istnieją, między innymi Kościół Świętego Jana Bożego. Kościół Świętego Jana Bożego no to został dawno zamknięty, w 1991 roku. Także to było też było polityczne zagranie, no bo ten kościół też mógł zostać, tylko że decyzje są podejmowane właśnie naszym zdaniem są podejmowane nieprzemyślane. Są to może zagrywki polityczne, no nie wiem jak to tłumaczyć. Trudno no, ale... Właśnie, to jest to, że trudno powiedzieć. I teraz już na koniec, Andrzeju, czy to w tym momencie to nie ma żadnej mszy? Są jakieś msze polskie w tym kościele? Nie, kościół został zamknięty 14 lipca tamtego roku. Do tej pory w każdą niedzielę właśnie i w piątek się tam modlimy. Czy zima, czy nie zima, czy lato, czy pada. Jesteście w środku, czy na zewnątrz? Na zewnątrz się modlimy. Po zamkniętymi drzwiami mamy 3 ołtarze zrobione przy każdym. Wow. Jest to na jednym drzwiach jest Matka Boska Częstochowska, na drugim jest Święty Wojciech i trzeci ołtarz jest Matka Boska z Guadalupe. Przy tych 3 ołtarzach się właśnie modlimy. Wielki respekt dla was. Trzymajcie się z nami i dopingujcie nas. No, módlcie się za nas tak samo albo z nami. Jesteśmy tam w każdy piątek od 7 do 9 wieczorem i w każdą niedzielę od 10 do 12. Także zapraszamy do wspólnej modlitwy. A gościem programu Radia na Góralską Nutę był Andrzej Bobak, aktywista, działacz na rzecz ochrony Kościoła Świętego Wojciecha. Andrzeju, pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się. Do zobaczenia. Trzymajcie, i do widzenia. Do zobaczenia. Cześć. Z nami w studiu Radia na Góralską Nutę ksiądz Mariusz z parafii świętego Alberta Wielkiego w Burbank. Księże Mariuszu, witaj się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witajcie pięknie. Gada się pięknie. Pięknie. Pięknie, musi być akcent. Dobrze, jak z was mam uczyć po góralsku, to już będziemy tak robić poprawnie. Bardzo dobrze. Ja jestem taki bagienny, wiesz, także z Limanowej. Ksiądz Mariusz mocno wszedł w nasze środowisko botolańskie tutaj w Chicago i cieszymy się z tego bardzo, bardzo, bardzo. Księdze Mariuszu, wracamy. Dzisiaj wiemy, że jest Syćkich Świętych 1 listopada, ale wróćmy się bardziej tylko jeszcze do procesji różańcowej ulicami miasta Burbank. Piękne wydarzenie w dobie koronawirusa. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że to był sukces. Jak najbardziej. Począwszy od tego, że oczywiście chcę podziękować za to, że tak wielu osób było razem z nami na procesji eucharystycznej i oczywiście różańcu ulicami Burbank. W sposób szczególny chcę podziękować miastu, a więc majorowi Burbank, Dan Foy, również Straży Pożarnej i Policji za to, że zabezpieczyli nasz przemarsz, naszą taką pielgrzymkę. Oczywiście chcę podziękować wszystkim pocztom sztandarowym, chcę podziękować dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom i wszystkim uczestniczącym, nie tylko oczywiście z parafii świętego Alberta Wielkiego, ale również z sąsiednich parafii. Co mnie tak najbardziej uderzyło w tą sobotę 24 października, to, że wszyscy naprawdę się modlili w skupieniu, w ciszy, w medytacji. Chcę podziękować siostrom, księżom, diakonom i oczywiście Związek Podhalan Północnej Ameryki również za obecność nie tylko na różańcu, ale również na świętej Eucharystii, która była takim zwieńczeniem tej naszej procesji eucharystycznej i różańcem. Zapraszamy z kolei, jak Pan Bóg pozwoli i warunki bezpieczeństwa i zdrowotne na drogę krzyżową ulicami Burbank. Pewnie gdzieś w marcu lub w kwietniu. Ja miałem zaszczyt uczestniczyć tak samo w tym i przekazałem dość dużo ludziom też wiadomość z tej procesji. I muszę wam powiedzieć, że w dalszym ciągu jest ogromna oglądalność na Facebooku, ponieważ ludzie wiedzieli, że się pewnych rzeczy nie da zrobić, a tu tym razem się udało. I frekwencja... Księże Mariuszu, jaka była frekwencja w tym roku? Trudno tak powiedzieć dokładnie, dlatego że zasadniczo nie liczyliśmy frekwencji, ale myślę, że w granicach 500-600 osób, tak jak powiedziałem, w ciszy, w modlitwie z różańcem w ręku i z Jezusem Eucharystycznym
To było najpiękniejsze, że mogliśmy się razem modlić właśnie w intencji ustania wirusa COVID-19, w intencji Stanów Zjednoczonych, naszej ojczyzny, w intencji zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych, w intencji naszych parafii, dzieci, młodzieży, kościoła, chorych, cierpiących i zmarłych. Księże Mariuszu, piękna, uroczysta msza na podsumowująca tą procesję różańcową. Jak to się stało, że tak piękny chór w tym momencie jest już w kościele świętego Alberta Wielkiego, tylu wykonawców, taka piękna oprawa muzyczna. Jak to się dzieje, tak szybciutko wszystko zorganizowane? Tak to się dzieje, że wiesz o tym, że myślę, że w każdej parafii jest bardzo dużo talentów. Ważne jest tylko to, żeby ich wydobyć, żeby im dać możliwość właśnie spotkania się, modlitwy, śpiewu. I ja się bardzo cieszę, że parafia Alberta oczywiście w tym trudnym czasie absolutnie kwitnie pod każdym względem. Duchowym przede wszystkim, ale również takim, nazwijmy to, materialnym i zewnętrznym. To wszystko widać. Także jeżeli tylko się da możliwość i okazję ludziom do tego, żeby ich zaangażować, oni są bardzo chętni. Tylko wiedzieć, wystarczy takie trzy bardzo piękne słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. I jedziemy dalej. Chciałem jeszcze zapytać, bo dokonaliście wspaniałego remontu, przeistoczenia z takiego zwykłego, szarego, biednego trochę może kościołka w coś bardzo pięknego, reprezentacyjnego, gdzie z radością przychodziło się i spędzało ten czas, ponieważ ta godzina modlitewna też musi mieć odpowiednią oprawę. Wiadomo, że można się modlić w skupieniu, ale jak jeżeli czemuś towarzyszy piękno, to dodaje dodatkowego uroku. Dlatego, że muzyka jest duszą liturgii. Jak się dba właśnie o tę, rozumiem, taką właśnie tą duchową stronę, jeżeli się dba o muzykę, o klimat, to ta muzyka, klimat, to wszystko pomaga jeszcze bardziej zjednoczyć się z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem wokół nas. Siostry Szczeł zdobią muzycznie parafię świętego Alberta Wielkiego. No są, jest Karolinka, jest Kasia, jest oczywiście Raul i dzielą się swoimi talentami i to robią bardzo, bardzo pięknie. Tą ostatnią mszę procesji różańcowej też rodzina stękała, oprawiła dość pięknie muzycznie. Była też orkiestra Denta. Coś można na ten temat? Tak jest. Oczywiście zawsze zapraszamy nie tylko orkiestrę, nie tylko dzieci, nie tylko solistów, ale również w okresie Bożego Narodzenia chociażby kontrabanta Agnieszka. Na pewno znana i Kasia, więc jesteśmy zawsze bardzo otwarci na to, żeby liturgia była piękna. Tak jak powiedziałem, piękno sprawia to, że ludzie kochają to i się jeszcze lepiej, głębiej modlą. Księże Mariuszu, jak ksiądz wspomina cmentarze z Polski, Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zadusznych, jakie są wspomnienia? Z dzieciństwa bardzo, bardzo takie wzruszające, dlatego że zawsze cała rodzina się zjeżdżała. Z całej Polski gdzieś tam, prawda, od Przemyśla, Jarosławia, Nowego Sącza. To była taka właśnie okazja, że wszyscy razem spotykaliśmy się na cmentarzu, na wspólnym różańcu, procesji, uroczystość Wszystkich Świętych, potem oczywiście nad grobami, a potem wracało się do domów i o ile na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc nie zgromadziła krewnych razem, to jednak zawsze groby bliskich, szczególnie rodziców, krewnych, dziadków, mają to do siebie, że ściągają wszystkich bliskich i to jest taka okazja, aby się razem spotkać. Nieważne od pogody, ważna jest ta pamięć za tymi, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech, czyjaś twarz, zapomniana twarz. Mijają dni, ludzie natury, rytmy. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Momenty ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi. Ten smutny dzień, najsmutniejszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał Pan. Zapal świeczkę.
zapal świeczkę za tych, których zabrał Pan. Zapal świeczkę. Ludzi dobrych i złych wciąż widzi świat. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera Pan. I tylko Ty masz tę niezwykłą moc, by zatrzymać ich, by dać wieczność im. Pomyśl, choć przez chwilę podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie i wśród snów. A może ktoś skazany na samotność ogrzeje się Twym ciepłem, zapomni o kłopotach. Zapal świeczkę za tych, których zabrał Pan. Zapal świeczkę. Zapal świeczkę za tych, których zabrał Pan. Zapal świeczkę. Jakże piękne wykonanie muzyczne, księże Mariuszu, no brawa, dla was, dla Bogusi. I Czarka. Powiedziałem Ci wcześniej, że u Alberta Wielkiego jest oczywiście wiele wspaniałych talentów. Kasia, Karolina, Raul, siostra Wioleta, siostra Beata, siostra Weronika, ksiądz Sergiusz i oczywiście Bogusia i Czarek. Pamiętam pana Czarka, kiedy jeszcze byłem pierwszy raz u Alberta Wielkiego. W latach 2007-2011 pomagał nam właśnie w scholach dziecięcych w Alberciku. No i oczywiście po powrocie jakoś tak może od 2 lat znów nasze drogi się zeszły i za namową pana Czarka, pani Bogusi, staram się również dzielić swoim talentem na chwałę Pana Boga i pożytek ludzi. To jest bardzo piękne. Święta Cecylia mówiła, że kto śpiewa 2 razy się modli, więc to robimy. Małym skracaj mękę, Twe królestwo weź po rękę, Maryjo. Na pewno oczekujemy jakiejś pięknej refleksji na to niedzielne popołudnie, w dzień wszystkich świętych, przeddzień zaduszny. Kilka takich myśli na dzisiejszą jeszcze niedzielę, niedzielę wszystkich świętych i jutrzejszy dzień zaduszny. Pierwsza myśl. Życie to czas, w którym szukamy Pana Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. Te słowa powiedział kiedyś święty Franciszek Salezy. Patron Alberta Wielkiego, święty Albert Wielki, powiedział kiedyś takie piękne słowa. Pomyślmy, całe życie myślimy o wieczności, a pod koniec nie starczy nam życia, aby na nią zasłużyć. Zawsze biegamy tu i tam. Wiemy, że jest niebo, wiemy, że jest życie wieczne, ale pytanie, co robimy, aby być tam w niebie ze świętymi i z naszymi bliskimi zmarłymi. Trzecia taka myśl świętego Augustyna z Hipony. Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała. Natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać się powinni, to jest odłączenie od Pana Boga. Dlatego róbmy wszystko, abyśmy zawsze byli zjednoczeni z Panem Bogiem za życia, tu i teraz, i abyśmy również po śmierci byli zjednoczeni z Bogiem w wieczności, w wiecznej miłości. O Matko, ludź mierzko z niebieskiej krainy, o Matko, ludź mierzko z niebieskiej krainy, chroń nas pod cholem i syćkie rodziny,
Kiedy my z tak ukwalowali z księdzem Mariuszem Wecwortek, to pełni optymizmu, radości. Jutro miało być łosiem mszy świętek. Dzień zaduszny w kościele świętego Alberta. Niestety w cora wieczór dostaliśmy tą bardzo smutną wiadomość, że na czas do odwołania kościół świętego Alberta jest zamknięty. To jest wszystkie nasze optymistyczne, piękne nadzieje na mszę jutro. Posły na razie w zapomnienie, ale nadrobimy te zaległości. I skoro my też w takim temacie smutniejszym, przyszedł mi czas powiedzieć smutną wiadomość, bo przecież łotem dowiedzieliśmy się tak niedawno, bo w młodym wieku, zaledwie 45 roków, pożegnała się z tym światem Joanna Pawlikowski. Jasie syćkamy znali. Tak ze szkółki, tak jak i z naszych rodzinnych gron. Jasia przeżyła zaledwie 45 roków. Choroba bardzo wartko ją zmogła i Pan Bóg powołał ku sobie. Ostatnie pożegnanie można będzie zrobić we wtorek w Damar Kamiński Funeral Home. Godziny będą przedłużone, ale na razie oficjalnie podajemy od 3 do 8. Pytamy was pięknie, wesprzyjcie tą rodzinę tak duchowo, jak i materialnie. Tak w miarę czasu, żeby nie syćka w jednym czasie mogli tam przyjść. Smutno takie wiadomości nam przekazywać, a szczególnie jak jest te tak młode osoby, zegnają się z tym światem. Msza święta ma być w kościele świętego Alberta. O tym też jest, was poinformujemy, jak te sprawy będą się układać, bo jak wiecie, na razie kościół świętego Alberta jest zamknięty, ale będziemy wam jeszcze dawać znać. Świętej pamięci Joasia Pawlikowski zostanie pochowana na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justys w środę 4 listopada o godzinie 8.30 rano. Ostatni raz można będzie jeszcze pożegnać świętej pamięci Joasię Pawlikowską w Damar Kamiński Funeral Home. Potem już msza święto, a po mszy świętej świętej pamięci Joasię Pawlikowską odprowadzimy na cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego w Justys. Całej rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia na ręce męża, syna, wszystkich znajomych, całej rodziny. Niech dosycka świętej pamięci Jasi Pawlikowskiej tam warciutko na te niebiańskie polany pójdzie na wieczny spoczynek. Wieczne odpoczywanie rad jej dać, Panie. Łodwie czas nosy cich smutnek i strapione. Godzi wspólników czasem pokłócony, ej, czasem pokłócony. Do Tobie dziś, Matko, modły zanosimy. Do Tobie dziś, Matko, modły zanosimy. Za Twoją przyczyną o łaski prosimy. Hej, o łaski prosimy, bo odwiedzos chorych uzdrowio z cudami, bo odwiedzos chorych uzdrowio z cudami i ucyz nos chodzić Bożemi drogami. Hej, Bożemi drogami. Zaś teraz już warciutko korespondencja z Ludźmierza, ksiądz Jerzy. Sponsorem tej korespondencji są Ania i Jurek Szatkowski, jak i też Marek Czubiak ze swoją rodziną, żoną Kasią i dziećmi, właściciel firmy Emma Electric. Ksiądz Jerzy z Ludźmierza w cotygodniowej korespondencji. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia na Góralską Nutę. Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, mówi ksiądz Jerzy Filek. Na początku jak zwykle kilka zdań o pogodzie, która wiele się nie zmienia ostatnio. Jest jesienna, dość ciepła, trochę słoneczna, troszkę też miejscami deszczowa. Ogólnie jesteśmy z niej zadowoleni. Ostatniej nocy spory przymrozek, ale dzięki temu mamy piękne słońce 1 listopada. Ten dzień wraz z dwoma, które są w pobliżu,
czyli z dniem ostatniej niedzieli, gdy obchodziliśmy poświęcenie własnego kościoła, i z jutrzejszym dniem zadusznym, gdy wspominamy wiernych zmarłych. Te trzy dni tworzą swoiste triduum Kościoła. Kościół pielgrzymujący na ziemi, Kościół chwalebny w niebie i Kościół tych, którzy jeszcze czekają w czyśćcu na oficjalne włączenie się do radości świętych. W Dzień Wszystkich Świętych Kościół wychwala Pana Boga za to, że tylu dał świętych, za to, że tak działał w ludziach. Czcimy dzisiaj i oficjalnie kanonizowanych, których tytułami nazywane są kościoły, których imiona nadajemy naszym dzieciom, ale także tych, którzy w cichości prowadzili święte życie. Pośród tych świętych są może nasze rodzice, może nasi bliscy, może ktoś z sąsiadów, z kapłanów, których znaliśmy. Oni wszyscy są naszymi orędownikami w niebie i przypominają, że świętość jest możliwa dla każdego z nas. Zawsze w Dzień Wszystkich Świętych szeroki tłum ludzi szedł na cmentarze. W tym roku niestety stało się to w Polsce niemożliwe wskutek zakazu ustanowionego w piątek po południu przez nasz rząd. Przez taką decyzję, która ma nas chronić przed zarażeniami koronawirusem, nie możemy odprawiać nabożeństw na cmentarzach, mszy świętych i procesji. W naszym sanktuarium radzimy sobie w prosty sposób. Odprawiamy mszę świętą dodatkową w bazylice po południu i zapraszamy wiernych na procesję wokół kościoła, wokół bazyliki, bo przy naszym starym kościele, a przecież kościół tu już stał od XIII wieku, kiedyś był cmentarz. Tak też jest przy większości starszych kościołów. A zatem chodzimy po cmentarzu, których jest przy kościele, więc możemy też i chodzić procesyjnie, modląc się za zmarłych, bo przecież chodzi o to, abyśmy ofiarowali im to, co najcenniejsze. Udział we mszy świętej, modlitwę, zyskane odpusty, właśnie udział w procesji, wdzięczną pamięć. Dzień zaduszny to wspomnienie wiernych zmarłych. Wtedy myślimy bardziej jeszcze o naszych zmarłych, polecamy ich Panu Bogu, staramy się zyskać odpusty, będąc w świątyniach i także nawiedzając nasze cmentarze. Informacja o zamknięciu cmentarzy w piątek około 16 spowodowała, iż tłumy ludzi ruszyły na cmentarze w miastach, miasteczkach i po wsiach. Cmentarze zaroiły się ludźmi, którzy albo myli swoje nagrobki, albo ustawiali znicze, zapalali je, ustawiali kwiaty, byleby zdążyć przed zamknięciem cmentarza, czy przed nocą. No a dzisiaj we Wszystkich Świętych, jak i w sobotę, cmentarze są wyciszone. Gdzieś czasem pojedyncze osoby jedyne weszły na ich teren. Tak, ściśle mówiąc, zakaz mówi o wchodzeniu na cmentarze, a zatem ja w naszej parafii cmentarzy nie nakazałem zamknąć. Jest jedynie informacja o zakazie wchodzenia, który to ustanowiony został przez Radę Ministrów. A resztę pozostawiam wiernym. W tym tygodniu w środę wspominamy świętego Karola Boromeusza. To patron z chrztu świętego Jana Pawła II, także patron tych, którzy poświęcają się chorym podczas epidemii, bo właśnie podczas epidemii biskup Mediolanu Karol Boromeusz zaraził się, oddając życie, posługując chorym. Jest więc dobrym patronem dla dzisiejszych troszczących się o chorych na COVID i inne trudne choroby. Ten tydzień to także pierwszy czwartek, piątek, pierwsza sobota, czuwanie wynagradzające niepokoranemu sercu Maryi. Przez całą Polskę i przez Podhale także przetaczają się protesty, manifestacje wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niemożliwości aborcji eugenicznej, czyli z powodu poważnych uszkodzeń płodu. Skala tych protestów, dochodząca w ciągu jednego prawie do 500 000, jak również ich sposób, wulgarność napisów, słów, rynsztokowe słownictwo, atakowanie pomników, kościołów, kapłanów, wszystko to zaskoczyło nasz kraj, zaskoczyło rządzących. Nie tak wyobrażaliśmy sobie te dni przed Wszystkimi Świętymi i nie takich protestów.
bo przecież protestować można, inne zdania są możliwe, ale sposób protestowania jest żenujący i skandaliczny, bo przecież przerodził się tak naprawdę w żądanie aborcji na życzenie, obalenie rządu, usunięcia religii ze szkół, wprowadzenie seksualizacji w szkole, darmowych środków antykoncepcyjnych, a zatem typowe postulaty lewicy i lewackiej ideologii. Smutne jest to, że tak wielu ludzi w tym uczestniczy, kobiet, młodzieży szkolnej, studentów, którzy omotani są przez lewicowe pseudoautorytety. A przecież wokół ciągle szaleje koronawirus, w Polsce zachorowań jest coraz więcej, w sobotę prawie 22 tysiące, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim w sumie 107. Ta liczba 22 tysięcy proporcjonalnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie odnotowano ponad 90 tysięcy zachorowań w ciągu jednego dnia, stawia Polskę nawet w trudniejszej sytuacji niż Stany Zjednoczone. Służba zdrowia rzeczywiście jest na granicy wydolności. Wszyscy módlmy się do naszej Matki Bożej, Królowej Podhala, o ochronę dla nas wszystkich podczas epidemii, o zatrzymanie tej bardzo tragicznej w skutkach epidemii. Na koniec pragnę także pozdrowić parafię przeżywającą odpust w tym tygodniu, a z okazji Wszystkich Świętych odpust ma parafia na końcu Spisza, czyli Kacwin. Jeszcze raz wszystkim słuchaczom Radia na Góralską Nutę składam najlepsze życzenia imieninowe, bo Wszystkich Świętych, czyli każdy ma swoje dzisiaj imieniny. Z Panem Bogiem. My też księdzu Jerzemu gadomy Bóg zapłać za tę korespondencję, w której sponsorami są Ania i Jurek Szatkowski, jak i też Marek Czubiak, właściciel firmy Emma Electric, ze swoją żoną Kasią i dziećmi. Wielki Bóg zapłać wam za to składamy. Chyba ście się przyzwyczaili, że to taka końcowa melodia zawsze, którą tutaj prezentujemy w Radiu na Góralską Nutę. Pełne komunikaty jest z naszych sponsorów, płodą w tej dalszej części. Będzie korespondencja dziennika związkowego pani Marta Rawicz, będzie zaproszenie do Belvedere Chateau, będzie zaproszenie do Total Look Beauty Salon and Spa, do Małgosi, będzie zaproszenie do Farmers Insurance Group, pana Krzysztofa Krężla i żony Doroty, będzie zaproszenie do Stasia Kulawiaka no i pani Sylwia Szewczyk. To w tej części dalszej, tak zostać jeszcze ze mną troszeczkę. Teraz ślę serdeczne pozdrowienia i życzenia dla Małgosi Topór z okazji urodzin, jak i te syczki tych, którzy w tym tygodniu obchodzili swoje urodziny i jubileusze. Bernatka Macura Górola ze swoim mężem Sergio serdecznie ich pozdrawiam, mieli swój kolejny jubileusz zaślubin. Teraz wam godom jest naprawdę Bóg zapłoć za gościn w waszych domach, zostańcie z Panem Bogiem, słuchajcie se dalej, jest w tych wersjach YouTube'owych, wszystkie programy są na YouTubie. Śmiało wysłuchajcie se, posyłajcie dalej i jak to się go dodzielcie się tymi wiadomościami. Bóg zapłoć wszystkim tym, którzy wspomagają ten program, a już wielki koncert dla nich za tydzień, kiedy będziemy tak bardziej weselsi. Zostańcie z Panem Bogiem, bywajcie zdrowi, ubierajcie się ciepło, bo zimne ca z nastał. Chłodź! Po niedzieli się podobno mo ocieplić, ale już syćko zmarzło. Skoda, bo by jest te piękne kwiotki, syćku pomarzło. I na jesieni i starego smyka szum. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przyjdzie w syciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę zycie gro. Siklawa, co proga mi gną. Łorem cieniem tnie doliny, tam na grani koziok myć. I miłosny śpiew dziewczyny, przyjdzie chłopce ku mnie przyjdź. Tam serce mi uciekło,
serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego zło. Samych, co spod smycka sły. Sumu smreków nad potokiem i tej siwej mgły. Tater dumny, tater siwy, od chabrania ostro grań. Ludzi twardych, brat się miły, wrócę mi osie, wrócę pan. Ka serce mi uciekło, ka serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Ka inny wiatr duje, ka inne słońce świeci i już nie będzie sercu co. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inna słonko świeci, inną nutę zyci grą. Serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci i inną nutę zyci grą. W nowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego z ogromnym żalem żegnamy Jana Krawca, wieloletniego redaktora naczelnego Dziennika Związkowego, który zmarł w środę w wieku 101 lat. Dalszy ciąg przewodnika wyborczego, zaglądamy do życiorysów i programów wyborczych kandydatów na najwyższe urzędy. Tylko u nas konsulat odpowiada na najtrudniejsze pytania naszych czytelników. Pytamy o wnioski paszportowe, loty do Polski i godziny urzędowania konsulatu. Imigracja, policja ICE wyłapuje osoby, które miały dobrowolnie opuścić USA. Przed Halloween i świętem zmarłych rozmawiamy z dyrektorką jednego z domów pogrzebowych. Analizujemy kolejne pandemiczne obostrzenia w Chicago i na przedmieściach oraz relacjonujemy strajk kobiet przed budynkiem konsulatu. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Hej, nie kocham, nie kochaj się wej. Hej, nie kocham. A jak się zakocha, zjebę się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce, z całego serca gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc. Na ten rok i na następny, gwarantuję, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają, a ja w ich imieniu polecam to miejsce. Belvedere Chateau. Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa.
No i oczywiście bardzo serdecznie polecam Farmers Insurance Group, pan Krzysztof i pani Dorota, Krężel 6444 West Archer Avenue, numer telefonu 773-586-7044, 773-586-7044, 6444 West Archer Avenue w Chicago, Farmers Insurance Group, pan Krzysztof Krężel i pani Dorota, ubezpieczenia na wszystko, przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe na życie, samochody, domy, łodzie, statki, skutery, teraz zima się zbliża, wszystko można u nich ubezpieczyć, tak samo i też Kando Conversion. Serdecznie polecam, Farmers Insurance Group, pan Krzysztof Krężel. Ale żeby się dobrze bawić, trzeba też ładnie wyglądać. Total Look Salon i Spa, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Małgosi i całego personelu. 148-39 Founders Crossing w Homer Glen. 148-39 Founders Crossing w Homer Glen. Numer telefonu 708-301-6171. 708-301-6171. A tam pełny serwis. Od włosów, poprzez makijaże, poprzez wspaniałe kosmetyczki, wspaniałe miejsce do tego, żeby ładnie wyglądać. Małgosia prosiła, żeby Wam powiedzieć, że wszystkie manikiry, pedikiry, henny, malowania, co ino chcecie. I też jakby jakaś była fryzjerka chętna, to bardzo Małgosia serdecznie zaprasza. Cieszę się bardzo, że mogę też o nich gadać w tym programie. 708-301-6171. Małgosia z całą załogą serdecznie Was zaprasza. Żeby dobrze wyglądać i dobrze się bawić, korzystamy z Total Look Salon i Spa w Homer Glen i serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy. Pani Marta Rabicz, Super Express. Pani Marto, witam po raz drugi w programie Radia na Góralską Nutę. Dzień dobry, panie Wojtku. Pozdrawiamy. Również. Jaka tam u was pogoda w Pensylwanii? Dzisiaj było mokro i deszczowo, zamglone, bez słońca. Pogoda angielska. Pani Marto, czy pani już głosowała? Nie, będę głosowała w dniu, czyli we wtorek. Czy pani wie, na kogo pani ma głosować? Mało tego, że wiem, to jeszcze muszę. Świetnie. Marta, witam cię bardzo serdecznie. Dawaj, co się w nowym Super Expressie dzieje? Jak sytuacja? Co nowego? W tym tygodniu, może zaczniemy od wiadomości lokalnych, takich bliższych naszemu sercu. No, jest problem w kościele w Lombard. Nie wiem, czy słyszałeś, Wojtek? Tak, tak. Mówimy o tym bardzo dużo, ponieważ ksiądz Lasław w sprawie świętego Alberta Wielkiego był tam skierowany. Wiem, że czuje się dobrze, ale ogólnie kościół jest zamknięty. Tak, rozmawiałam z nim o tym, także on mówił, że nie ma żadnych objawów, że czuje się dobrze i bardzo prosił, żebyśmy się modlili za księdza proboszcza Mirosława, który jest w szpitalu i no ponoć nie czuje się najlepiej, ale jest dobrej myśli. Także to z takich wiadomości lokalnych. Również mamy o wyborach oczywiście, no bo nie da się, prawda, nie pisać o wyborach. I w Super Expressie można zobaczyć adresy i telefony do placówek wyborczych, gdzie jest obsługa polska. Także bardzo zachęcamy, żeby głosować i jeżeli ktoś ma problem z językiem, tam wszystko zostanie wyjaśnione i pomoc zostanie udzielona polskim wyborcom. Także bardzo zachęcamy do głosowania. Marta, a kto to ustawia te wszystkie strony u was w tym Super Expressie na przykład? Chodzi ci o kolejność? Setup na przykład, że na przykład u góry jest reportaż o jakimś księdzu, a na dole jest taka piękna kobieta roznegliżowana. O to chodzi. Edytorzy i graficy, myślę, że możesz, bardziej graficy. Możesz im jakiś powiedzieć, problem mamy? No możesz im powiedzieć, żeby trochę zachowali większą poprawność obyczajową. To znaczy? No na przykład jak jest ksiądz, to jest ksiądza, jak jest kobieta piękna rozebrana, to jest kobieta rozebrana. No ale jak pójdziesz do kościoła, to są gołe aniołki, no nie przeszkadza ci? Dobrze, okej, masz na swoim. Co dalej? Dalej jest taki szum internetowy, ponieważ ludzie podejrzewają, że Donald Trump nie podróżuje z żoną, tylko z jej sobowtórem. Przez jedno zdjęcie, na którym ona jest uśmiechnięta, ponieważ pani prezydentowa się zazwyczaj nie uśmiecha, w związku z tym od razu jest to podejrzane, że na pewno to nie jest ona. Czy myślisz, że jest druga Melanie Trump gdzieś tam? No myślę, że jakaś pani pójdzie do tego samego chirurga plastycznego, do której chodzi Melanie, to nie jest problem być Melanią, tak mi się wydaje. Wszystko zależy od dobrej ręki. Ja wiem, że zawsze w głowy państw mają swoich sobowtórów, ale nie wiedziałem, że pierwsze damy mają również. Pierwsze damy. Dobrze, co dalej?
Mam oczywiście kolumnę góralską, gdzie mamy relacje z ogniska koła Skrzypne. A wiesz, gdzie jest Skrzypne? Na południu. Południu czego? Polski. Dobrze, a mniej więcej w jakim położeniu? No, tak przy Zakopanem. Bardzo dobrze. Lecimy dalej. Ja jestem z Warszawy, ale duchowa góralka. Świetnie. Ile razy byłeś na Podhalu? O, z 10 może. No to dobrze. To następnym razem powiemy Skrzypnianom, żeby cię zawieźli do Skrzypnego. Lecimy dalej. Dalej mamy kroniki polonijne, mamy relacje z różnych imprez polonijnych, jak na przykład konkursu konkursu wierszy szkoły polonijnej przy konsulacie. To jest bardzo ciekawe. Dzieci pięknie się zaprezentowały, mówiły pięknie wierszyki, dostały wspaniałe nagrody. Także jest to bardzo takie pokrzepiające, panie Wojtku, że mimo tej korony i różnych obostrzeń, jednak to życie polonijne jakoś funkcjonuje. Nie mówię, że kwitnie, ale coś się dzieje zawsze, prawda? I jakoś się toczy. Pani Marto, czy wierzy pani w to, że po wyborach się zmieni coś? Na lepsze. Będzie... Tak, zależy kto wygra, tak? Tak, tak, oczywiście. Jak mój kandydat, to na pewno się zmieni na lepsze. No to fajnie. No to dobrze. Coś, czy pani Marto, chce pani coś przekazać, że dla słuchaczy Radia na Góralsku Nutę w to piękne niedzielne popołudnie, zarazem bardzo zimne w Chicago? Tak, żeby mimo tej zimnej pogody poszli na spacer i trochę się przewietrzyli. To znaczy dużo dzisiaj naszych słuchaczy było odwiedzić groby, ponieważ to jest właśnie 1 listopada. Miałam to powiedzieć. A właśnie też mamy, jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że mamy taką całą stronę wspomnieniową w gazecie o wielkich takich znanych Polakach, którzy odeszli w tym roku i jest ich zaskakująco dużo. Nawet nie wiesz, ilu znanych ludzi w tym roku zmarło. Zgadza się. Tak się patrzy. Zgadza się. No jest to. I takim trochę tym smutniejszym akcentem kończymy taką dość humorystyczną rozmowę z panią Martą, ale jak żeby inaczej z tą piękną kobietą, która reprezentuje Super Express, nie porozmawiać właśnie w takiej formie humorystycznej. Marta, dziękujemy bardzo i dziękujemy za to, że jest Super Express i dziękujemy za to, że właśnie w Super Expressie tyle fajnych rzeczy przekazujecie o Podhalanach i Polonii w Chicago. I jest to taki fajny ukłon ze strony Super Expressu w stronę właśnie chicagowskiej Polonii. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. A my dziękujemy za uwagę i zachęcamy do spacerów. I czytania Super Expressu, pani Marto. Tak, do spacerów z Super Expressem w ręku. Nawet jak będzie duło. Pozdrawiam, cześć. Cześć. Twórca ludowy. Ludwisarz. Stanisław Kulawiak. Złota rączka. Może wykonać na wasze uroczystości w kole lub rodzinie wszelkiego rodzaju akcesoria pamiątkowe o niepowtarzalnych wzorcach. Takie jak spinki góralskie, drzewce, gwoździe, łożełki do sztandarów, łokówki, szarotki za kapelus, dzwonki, turliki, medale sportowe i okolicznościowe. Po więcej informacji dzwońcie do Staska. Do Staska Kulawiak 773 kierunkowy 457-5105. 457-5105. Zaprasza jeszcze raz serdecznie Stanisław Kulawiak. Złota rączka. Myślę, że wam było też radno wspominać takie fajne, dawne reklamy. I myślę, że Stasiu Kulawiak też jest zadowolony. Zadzwonię do niego. Stasiu, z radością przypocę ci twoją starą reklamę i uciesł się z tego powodu. Pytam jest, żeby wam powiedzieć, że jakbyście mieli takie stare, choćkie nawet i zbutwiałe, góralskie akcesoria, kerbce, łopaski, torebki, które już naprawdę stwierdzili się, że trzeba ich wyrzucić, bo do niczego się nie nadają, a jednak stanowią jakąś wartość historyczną dla was, czy też sentymentalną. Te rzeczy można idealnie odnowić i doprowadzić do idealnego, pięknego, nowego wyglądu. Tak, jakby coś i takiego ście mieli w chałupie i stwierdzić, że to trzeba wyrzucić, ale może jeszcze skłoda, no to tu właśnie, tą skłodę można zrobić zupełnie nową. Tak, zgłoście się do Stasia Kulawiaka, powiedział ze wam, to wszystko jeszcze może fajnie odnowić, odrestaurować. A Staska Kulawiaka bardzo serdecznie pozdrawiamy, zasługuje na wielkie słowa uznania za długie lata pięknej służby dla Polonii i dla nas górolitów Chicago. Kwartet góralski, rodzina Bobek.
grają do niego. Nic nie widzę. To normalne po szpernacji. Dziękuję. Dziękuję, nic nie widzę. Dobrze. No, mówiłem, brachu ciachu i po strachu. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Nie bój się ciemności. Okuliska w okolicy. Pani doktor Sylwia Szewczyk zaprasza. Aby umówić na wizytę, można zadzwonić pod numer 773-774-2200. Jeszcze raz powtórzę. 773-774-2200. Nasza klinika okulistyczna mieści się przy ulicach Milwaukee i Bryn Mawr. To jest 5526 North Milwaukee. A więc jeszcze raz zapraszamy do okulistki w Twojej okolicy. Pani doktor Sylwia Szewczyk. Pod jaworem, pod zielonym, pod jaworem, pod zielonym, hej Boże Angla, siwym koniem, hej Boże Angla, siwym koniem. Jestem z kim nie zorała, jestem z kim nie zorała, hej mama na nią. Hej, mama na nią zawołała. Anuś, Anuś, puść tu go. Anuś, puść do domu, hej, wydajesz się, nie wiesz komu, hej, wydajesz się, nie wiesz komu. Wydaje cię, ja nic głowi, wydaje cię, ja nic głowi, hej, prześmarnemu, spójnictwowi, hej, prześmarnemu, spójnictwowi. I to jest wszystko, co dla Was przygotowane już w tej części teraz YouTube'owej. Słuchaliście sesji dodatkowych informacji. Bóg zapłoć, zostańcie z Panem Bogiem. Trzymajcie się, cześć i uważajcie na sobie. Rano idzie, zwiecór przyjdzie. Rano idzie, zwiecór przyjdzie. Hej, nigdy mi nic nie przyniesie. Hej, nigdy mi nic nie przyniesie. Roz i przyniósł chustkę białą, roz i przyniósł chustkę białą, hej, całą we krwi umocono, hej, całą we krwi umocono. Jaśku, Jaśku, coś ty zrobił, Jaśku, Jaśku, coś ty zrobił, hej, tyś mojego brata zabił, hej, tyś mojego brata zabił. Ciemno było, ty z tych grosi, ciemno było, ty z tych grosi, hej, ja nie wyjdą. Ja nie prosi, hej, ja nie pyta, ja nie prosi. Po Ustecka brata mego, po Ustecka brata mego, zabitego, hej, wczoraj Jezu, zabitego. Pod jaworem, pod zielonym,
pod jaworem, pod zielonym, hej, worem.